Witajcie ponownie na naszym kanale. Postanowiliśmy wrócić po dłuższej przerwie i przeanalizować dla Was wypadek drogowy zaistniały w lipcu 2023 roku w Krakowie przy moście Dębnickim. Wypadek ten zakończył się niestety tragicznie. Większość z Was pewnie słyszała o tym zdarzeniu i wzbudził on sporo kontrowersji. Według nas warto zgłębić bardziej szczegółowo okoliczności tego wypadku, również ze względu na podobne zdarzenia mające miejsce w przeszłości. A zatem zapraszam do oglądania. Do wypadku doszło w dniu 15 lipca bieżącego roku. Samochód Renault poruszał się pierwotnie aleją Mickiewicza, następnie przedłużeniem tej ulicy jest aleja Krasińskiego. Samochód jechał w kierunku mostu Dębnickiego i w rejonie północnego przyczółka tego mostu opuścił drogę, uderzył w mur oporowy znajdujący się na bulwarach nadwiślańskich, co skończyło się tragicznie zarówno dla kierującego, jak i pasażerów znajdujących się w tym czasie w pojeździe. Przejdźmy teraz do analizy materiału wizyjnego. Zapis został udostępniony przez Telewizję Kraków. Obejmował on 4 kamery. Pierwsze kamery, oznaczone przez nas numerami 1 i 2, są usytuowane przy skrzyżowaniu Alei Mickiewicza z Aleją Piłsudskiego. Pierwsza kamera jest usytuowana, skierowana w stronę południowo-zachodnią, natomiast kamera druga w stronę bardziej południową. Następne kamery znajdują się już w rejonie miejsca wypadku, czyli przy skrzyżowaniu Alei Krasińskiego i ulicy Zwierzynieckiej. Kamera numer 3 znajduje się w tym rejonie na wysięgniku. Kamera numer 4 już znajduje się bliżej, właściwie to na moście Dębnickim. Kamery te ustawione są w kierunku północno-zachodnim, ustawione w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy samochodu Renault. Przechodząc do zapisu kamery numer 1, widoczny jest w tym rejonie przód samochodu Renault, który jechał środkowym pasem jezdni Alei Mickiewicza. Samochód w trakcie przejazdu przez skrzyżowanie jest hamowany, wyraźnie widać trzecie światło stop. Hamowanie pojazdu miało najprawdopodobniej związek z włączeniem, a raczej z nadawaniem sygnału czerwonego na następnym skrzyżowaniu. Widoczny jest już sygnał żółty. Następnie za chwilę dochodzi do zmiany sygnału na zielony. Kierujący może zatem kontynuować jazdę w kierunku mostu Dębnickiego. Na zapisie z kolejnej kamery numer 3 widoczne są światła mijania nadjeżdżającego pojazdu. Już wiemy, że jest to pojazd Renault. W tym miejscu widoczna jest sylwetka pieszego, który wcześniej pokonywał jezdnię Aleja Krasińskiego, jezdnię wschodnią, teraz wszedł na jezdnię zachodnią. Samochód Renault w czasie dojazdu do skrzyżowania z ulicą Zwierzyniecką jest w wyraźnym zarzuceniu bocznym. Wcześniej potrącił 3 tablice kierujące swym prawym bokiem. Jak widać, pieszy znajduje się na przedłużeniu pasa przeznaczonego do lewoskrętu, stoi, nie wchodzi na tor jazdy samochodu Renault. Samochód Renault następnie wjechał na skrzyżowanie, kierujący na moment ustabilizował tor jazdy, natomiast za chwilę doszło do ponownego zarzucania. W tym miejscu widoczne jest ponowne zarzucanie boczne samochodu Renault. Zgodnie z oznakowaniem poziomym samochód powinien poruszać się tą częścią jezdni. Widoczna jest tutaj żółta linia przerywana oddzielająca pasy ruchu. Kamera numer 4 objęła ostatnią fazę ruchu pojazdu Renault. Tutaj widoczny jest jeszcze na skrzyżowaniu, już w zarzucaniu bocznym. W tym miejscu dochodzi do opuszczenia drogi przez samochód Renault i jego wjazdu na chodnik. Dochodzi do uderzenia w słup sygnalizatora świetlnego. Dalej samochód porusza się już po chodniku w zarzucaniu bocznym. Widoczne są iskry powstałe w wyniku tarcia tarcz kół o podłoże. Tutaj widoczna jest również obudowa sygnalizatora świetlnego, która oderwała się w wyniku uderzenia pojazdu w słup sygnalizatora. W tej fazie ruchu pojazdu po chodniku można stwierdzić, że w wyniku uderzenia w słup sygnalizatora doszło do uszkodzenia lewego reflektora. Jak widać, światło reflektora jest skierowane poprzecznie do chwilowego ustawienia samochodu.
w tym momencie. Pojazd w dalszym ciągu będzie zmierzał w kierunku schodów. Tutaj jest widoczna krawędź schodów. No i dalszy ruch pojazdu do uderzenia w mur oporowy jest już niewidoczny na zapisie kamer, które zostały udostępnione w internecie. Odnośnie organizacji ruchu w miejscu zdarzenia, to przede wszystkim po obu stronach Alei Krasińskiego ustawiono ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę. Występuje również tymczasowe oznakowanie dotyczące robót drogowych na jezdni w kierunku Mostu Dębnickiego. Ustawiono tablice kierujące, przy pomocy których wyłączono z ruchu pas prawy przeznaczony do jazdy na wprost. Wyłączona została również zachodnia część mostu i ruch poprowadzono połową jezdni mostu. Jest tam ruch dwukierunkowy. Naniesiono tymczasowe oznakowanie poziome w postaci żółtych linii przerywanych. Z materiału wizyjnego wynikało, że pierwotnie doszło do uderzenia prawego boku samochodu Renault tablice kierujące i rzeczywiście na jednej z tablic ujawniliśmy ślady naniesień substancji barwy czarnej. Prawdopodobnie powstały one w wyniku kontaktu z kołem samochodu Renault. Idąc dalej w kierunku Mostu Dębnickiego, zgodnie z kierunkiem jazdy samochodu Renault, znajduje się miejsce po północnej stronie skrzyżowania, w którym pieszy pokonywał jezdnię i zatrzymał się na jezdni w trakcie dojazdu samochodu Renault do miejsca zdarzenia. Patrząc dalej, na jezdni znajdują się ślady zarzucania opon samochodu Renault, które następnie przebiegają po chodniku i kończą się przy krawędzi schodów prowadzących na bulwary wiślańskie. Na chodniku widoczny jest również uszkodzony słup sygnalizatora świetlnego, który posiada wgniecenie od strony jezdni. Potwierdza fakt widoczny na materiale wideo, czyli uderzenie pojazdu Renault w słup sygnalizatora. Bezpośrednio przed murem oporowym, na chodniku, już za schodami, patrząc zgodnie z kierunkiem jazdy, a właściwie lotu samochodu Renault, widoczne są dwa równoległe ślady tarcia, które prowadzą w kierunku muru oporowego. Na przedłużeniu tych śladów mur oporowy jest uszkodzony, widoczne są ubytki kamiennych fragmentów tego muru. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, samochód Renault, dojeżdżając ze skrzyżowania, znajdował się już w zarzuceniu bocznym, co skutkowało uderzeniem prawego boku o tablice kierujące wygradzające pasy ruchu. Pierwsza z tablic, która została potrącona przez bok samochodu Renault, znajdowała się w odległości mniej więcej 50 metrów od toru ruchu pieszego. Skoro samochód już w tej fazie znajdował się w zarzucaniu, to oznaczało, że manewr kierującego wprowadzający niejako samochód w zarzucanie musiał się odbyć w jeszcze w większej odległości niż 50 metrów od toru ruchu pieszego. Sposób zachowania pojazdu w tej fazie zdarzenia, czyli bezpośrednio przed uderzeniem w pierwszą z tablic kierujących, wskazuje na próbę podjęcia przez kierującego pokonania łuku, ponieważ jezdnia Alei Krasińskiego w tym miejscu przebiega łukiem. Łuk ten jest dosyć łagodny, o bardzo dużym promieniu, natomiast oczywistym jest fakt, że im większa jest prędkość pojazdu, tym trudniej dany łuk pokonać. Charakterystyczny jest fakt, iż samochód porusza się takim torem w zarzuceniu bocznym, że przemieścił się w kierunku pieszego, który w ostatniej fazie cofnął nogę, unikając potrącenia przez samochód. Kierujący pojazdem w sposób ewidentny podjął manewry mające na celu ustabilizowanie toru jazdy, natomiast ta sztuka niestety mu się nie udała i po ominięciu pieszego w trakcie wjazdu na skrzyżowanie z ulicą Zwierzyniecką pojazd ponownie znalazł się w zarzuceniu bocznym i skierował w stronę chodnika już w zarzuceniu bocznym. Kierujący w tej fazie zdarzenia nie panował już zupełnie nad pojazdem. Jedyne co mógł w tej sytuacji zrobić, to podjąć manewr hamowania. Oczywiście z uwagi na prędkość, jaką posiadał ten samochód w chwili opuszczenia jezdni, hamowanie było w oczywisty sposób nieskuteczne i w dalszej fazie przemieszczania się samochód utracił kontakt z podłożem z uwagi na schody, które
znajdowały się poniżej tego tak zwanego poziomu zero, po którym poruszał się pierwotnie pojazd, a następnie wystąpiła faza lotu i kontakt pojazdu z podłożem nastąpił kilka metrów przed murem oporowym. Samochód w trakcie lotu obracał się wokół osi podłużnej, co skutkowało uderzeniem dachem o krawędź muru oporowego. Szacowana prędkość jazdy samochodu w fazie poprzedzającej uderzenie w tablice kierujące szacujemy na nie mniej niż 120 km na godzinę, natomiast ze względu na te okoliczności, o których była mowa wcześniej, czyli brak możliwości analizy zapisów z kamer, oryginalnych zapisów, no, nie podjęliśmy się obliczania dokładnej prędkości wyjściowej samochodu Renault. Prędkość pojazdu bezpośrednio przed opuszczeniem drogi wynosiła w granicach 90-100 km na godzinę. Biorąc pod uwagę administracyjne ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, naszym zdaniem nie ma większego znaczenia, czy prędkość samochodu wynosiła 100, 120, 140 czy więcej, ponieważ i tak znacznie przekraczała prędkość dopuszczalną. Wykonaliśmy obliczenia poglądowe dla prędkości jazdy samochodu Renault około 100 km na godzinę, aby przekonać się, czy dla takiej prędkości możliwe było pokonanie skrzyżowania i wjazd na most Dębnicki z taką prędkością. Jak widać, możliwe jest pokonanie tego odcinka drogi z prędkością około 100 km na godzinę, natomiast oczywiście wymagałoby to bardzo precyzyjnego prowadzenia pojazdu i maksymalnego skupienia uwagi. No, oczywistym jest fakt, że nie powinno się w tym miejscu poruszać z taką prędkością z uwagi na ograniczenie prędkości. Często mówi się, że ograniczenia prędkości są ustawiane w niewłaściwych miejscach. Kierujący często kwestionują sens takich ograniczeń. Natomiast akurat w tym przypadku w sposób ewidentny to ograniczenie ma uzasadnienie. Problem nielegalnych wyścigów dotyczy praktycznie każdego większego polskiego miasta. I nie chodzi tylko o tak zwane nielegalne wyścigi, ale również o nagminne przekraczanie prędkości, szczególnie w porze nocnej, no co w oczywisty sposób stwarza ryzyko zdarzeń takich jak to, które właśnie analizujemy. Z czego to wynika? Przede wszystkim z dostępności pojazdów o bardzo dużych mocach. Często pojazdy te są zmodyfikowane. Generalnie problem dotyczy ludzi młodych, bardzo młodych. Można powiedzieć, że jest to problem systemowy, który do tej pory nie znalazł skutecznego rozwiązania. Tutaj macie fragment o tym, jak się towarzystwo potrafi zabawić na drodze. Najlepszym przykładem tego nieustającego problemu jest wypadek bardzo spektakularny, który miał miejsce 15 lat temu w Warszawie z udziałem samochodu Ferrari prowadzonego przez znanego wówczas dziennikarza motoryzacyjnego. W wypadku tym kierujący samochodem Ferrari doznał bardzo poważnych obrażeń, ale przeżył to zdarzenie, natomiast pasażer samochodu niestety poniósł śmierć. Kierujący samochodem Ferrari jakiś czas temu podzielił się wnioskami na temat wypadku, w którym uczestniczył i myślę, że warto posłuchać w całości tej wypowiedzi. Kto by nie chciał pojeździć takim pięknym autem? Wspaniały czerwony kolor. Blisko 400 koni za plecami. Od 0 do 100 4,5 sekundy. Potem szybko 110, 120, 140 i filar. Mój przyjaciel zginął na miejscu. Ja jakimś cudem przeżyłem, ale z niesprawną głową. Nieodpowiedzialna jazda. Nie polecam. Maciej Świętarski. Dziękujemy bardzo za czas, jaki poświęciliście na obejrzenie tego materiału. Liczymy na to, że materiał ten, choćby w minimalnym stopniu, wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Pamiętajcie, że większość dróg w Polsce, szczególnie w miastach czy też w obszarach zabudowanych, nie nadaje się do testowania możliwości naszych pojazdów
i umiejętności.